Siema, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj dobiję sobie Colta na 30 rank. Jak widzicie, brakuje mi tylko 20 pochorów. Tak więc dzisiaj wbiję sobie Colta na 30 rank. Będę to wbijał oczywiście na takedownie, ponieważ takedown wrócił na weekend. Więc akurat można powiedzieć, jest okazja, żeby wbić sobie Colta na 30 rank. Ja to oczywiście będę wbijał na swoim smurfie, bo na głównym po prostu tego Colta wbitego. Ale jeszcze na początku, jeżeli chcecie, żebym więcej odcinków nagrywał, gdzie wbijam 30 ranki na moim drugim koncie, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić nowych odcinków. I możecie dać znać w komentarzach, czy wy wbiliście sobie jakąś postać na 30 rank na takedownie. Tutaj B i Tika udało mi się wbić na 30 rank jak na razie na tym koncie. Jeszcze mam tutaj Serge'a na 900. Więc będę też próbował go, wiadomo, dobijać na 1000. No i jeszcze jakiś czas temu próbowałem wbić na nie, udało się tam 900. Niestety wyżej już nie dałem rady tego wbić. Wbiłem to wtedy, jak doszedł Stu, i przez to po prostu było ciężej to wbić. Cały czas minus, no i niestety taki 28 rank został. Mam nadzieję, że kiedyś mi się uda to dobić na ten 30. Także już myślę, bez przedłużenia sobie polecimy tutaj z pierwszą grą. Na końcu też wam pokażę oczywiście battle loga, jak to tutaj mi szło i w ogóle. Gram też z pierwszym star powerem i z pierwszym gadżetem, z tym przeładowaniem. Zacznijmy pierwszą grę, zobaczymy jak tu z matchmakingiem, ale chyba będę musiał zrobić cięcie, także widzimy się w grze. I zaczynamy pierwszą grę, zobaczymy jak pójdzie. Mam nadzieję, że nie będzie tylko tutaj minusa, ale zobaczymy. Oby mnie tutaj na początku nikt nie ubił, bo będzie lipa. Jakiś tutaj Colt, widzę, strzela do wszystkich, ale dobra, mamy robota. Można go tutaj poatakować. Jak widzicie, ten Colt jest jakiś tutaj dziwny. Niestety tutaj ten Colt mnie ubił. Trochę lipa, szóste miejsce. No coś tam udało mi się zadać. Przez to mam właśnie szóste miejsce. Dobra, 4 percubes będę miał. Także nie jest źle. Okej, okay, może uda się. Dobra, padł. Zbieramy oczywiście 9-8 sekund jeszcze tarcza. Pokręcimy. O, to ten Colt chyba, który ubijał tutaj. Między innymi mnie ubił niestety. Dobra, mamy koniec. Także ubijamy, ubijamy tego. Oj, niestety poszedł na mnie, trochę lipa. Oj, dobra, żyje. Jeszcze tu ult poleciał. Dobra, ostatnie jest, pierwsze miejsce. Udało mi się na odcinku zająć pierwsze miejsce. Tutaj trochę się, tak można powiedzieć, wepchałem w tego robota. Inne kolty, można powiedzieć, mnie obijały. Na szczęście udało mi się przeżyć i zająć to pierwsze miejsce. Więc wychodzimy plus 8, czyli brakuje jeszcze 12 pucharów. Także lecimy od razu z drugą, 12 pucharów brakuje. No fajnie, jakby się udało to tutaj już na raz bić, że tak powiem. Te dwie gry wygrać teraz. Ale zobaczymy. Dobra, zaczynamy drugą grę. Tym razem zrespiłem się u góry. Pierwszy parkiusik zebrany. Mam nadzieję, że ten robot przyjdzie tutaj do góry. Dobra, idzie. Więc nie jest źle. O, jeszcze wjechał we mnie. To trochę lipa z tym, ale można teraz ubijać. Jak widzicie, nikt go jeszcze nie atakował. No teraz dopiero zaczęli. Znowu pojechał. 1400 mi zadał. Ja muszę się trochę wycofać, bo mało HP. O, niestety padłem. Dobra, ale boss ma tarczę teraz. Więc można powiedzieć, no nic nie straciłem. Szkoda, że padłem. Całe szczęście, że ten boss włączył tarczę. Aktywowała się ta tarcza, bo nie spadłem przez to z pierwszego miejsca. No bez parkiusów będę miał mniejszy damage. Ale mam nadzieję, że uda mi się tutaj utrzymać dosyć wysoko. Okej, okay, udało się uniknąć, o ten Colt tutaj wleciał. Dobra, ładujemy tutaj, oczywiście gadżety cały czas ładowane, jak widzicie, cały czas tylko Colty są. I jeszcze tutaj boss zdążył aktywować tarczę. Jak widzicie, na razie utrzymuje się tutaj jeszcze na tym pierwszym miejscu. 8% HP, 10 sekund tarczy, więc lecimy sobie tutaj w szybko. Nie wiem, czy uda mi się na tym pierwszym utrzymać do końca, bo jeszcze 3, 2... Jeden tarczy, okej, okay, już się tarcza kończy powoli. Okej, okay, jest, robot padł, a ja nadal na pierwszym miejscu. Druga gra na odcinku i znowu pierwsze miejsce. Tutaj plus 8 znowu, także wychodzimy sobie. Udało się utrzymać pod koniec na tym pierwszym miejscu, ale to przez to, że po prostu zrobiłem sobie dosyć dużą przewagę damage'u, więc udało się to pierwsze miejsce utrzymać, plus 8, 4 puchary jeszcze, więc miejmy nadzieję, że uda się to wbić już w tej grze. Tutaj te 4 puchary, w sumie ciekawy jestem, który bym musiał miejsce zająć, pewnie jakieś drugie albo trzecie może. W sumie nie będę wychodził, klikamy sobie play again i lecimy z trzecią grą. Dobra, 8 graczy, czy tym razem pójdzie szybciej tutaj ten matchmaking niż w poprzedniej grze? Chyba nie, także standardowo cięcie. Okej, okay, i lecimy, tak jak mówiłem, mam nadzieję, że to jest ostatnia gra i będzie tutaj 30 rank wbity na kolcie, no ale to się wszystko okaże, byleby mnie tutaj na początku nikt nie ubił. Lecimy na razie do tego bossa. Okej, okay, on tutaj idzie. O, niestety pojechał. To najgorsze, co mogło być, że on sobie pojechał. Okej, okay, ubijamy tego Colta. Dobra, wpadł. Oj, znowu poleciał, a ja zaktywowałem gadżet, więc trochę lipa. Jak widzicie, ten Colt z dołu chyba tutaj nie bardzo. Dobra, obił mnie trochę. Siódme miejsce. 58% jeszcze ma robot, więc szybko te dwa power cubesy. I wracamy sobie tutaj do robota. Okej, okay, 9 sekund jeszcze tarczy. Okej, okay, pojedzie, dokładnie, pojechał, czy tu Colt siedzi? Dobra, on tu siedział, tak właśnie mi się wydawało.
Dobra, jeden i lecimy. Wszyscy teraz pewnie zaczną atakować. Oj, dostałem trochę z ulta. Dobra, ładujemy, ładujemy. Tu czasami nie trafiam, przez to tracę, można powiedzieć. Dobra, szybko tam. Oj, nie, niestety, szóste miejsce mam. Ojejaj, dosyć, dosyć słabo tutaj. Czy uda mi się jeszcze jakoś wyżej pójść? Chyba nie, bo boss ma 1%, tam chyba jest 6000 HP. 10 sekund tarczy. Chyba będzie tutaj szóste miejsce. Oby tylko nie niżej, bo nie chcę większego minusa. Wystarczy mi tutaj szóste miejsce. Będzie to chyba minus 3. No i niestety szóste miejsce, nie była to ostatnia gra. Minus 3, dokładnie tak jak mówiłem. Czyli jeszcze 7 pucharów. No fajnie, jakby teraz się udało zgarnąć znowu pierwsze miejsce, to bym już miał tego Colta wbitego. No niestety w tej grze nie wyszło, także lecimy sobie z czwartą grą. No i zaczynamy. Tym razem po lewej stronie się zrespiłem. Lecimy. Okej, tutaj od razu te, myślę, dwa parkipsy sobie zbiorę. Okej, pokręcimy się, żeby on tutaj nie atakował, chociaż jak widzicie, chyba nie bardzo, chociaż teraz się pokręcił, mam nadzieję, że nie oszuka i nie będzie mnie atakował. Jak widzicie, on tu dosyć dobrze, dużo dostał, ja go już ubiłem, trochę jestem też obity, ten Colt od tyłu będzie chciał tutaj mnie ubić, czy nie? Dobra, czwarte miejsce, no i niestety, tak jak mówiłem, chciał mnie ubić i mnie ubił, piąte miejsce mam, 37%, no jak są te Colty, same Colty, to te HP, te procenty dosyć szybko schodzą. Pokręcimy się, bo ja nie mam czasu tutaj na strzelanie się z innymi Coltami, ja po prostu chcę tutaj jak największy damage tego robota naładować. Dobra, fajnie, że on mi tutaj podjechał. Dobra, auto-aim, szybko gadżet i auto-aimujemy. Drugie miejsce mam. Jest, drugie miejsce. Tylko czy mi to wystarczy? Niestety dostałem plus 6, czyli jeden pucharek tutaj brakło. Więc, no, musimy polecieć z kolejną grą, ale tym razem mam nadzieję, że będzie już to ostatnia. Jeden pucharek, wystarczyłoby chyba czwarte miejsce, tak mi się wydaje. I byłoby ok. Lecimy sobie, robot, fajny raz, bo robot, można powiedzieć, trochę do góry podszedł. Okej, okay, wystrzelił tutaj, można teraz na spokojnie go atakować. Oj, trochę wpadło, drugie miejsce jest. Drugie miejsce, 36%, ja już sobie tutaj będę biegł do tego robota. 10 sekund jeszcze ta tarcza, dobra, szybko, dawaj, dawaj. 8, 7, już tam wszystkie kolty się zbierają, można powiedzieć, przy tym robocie, żeby tutaj atakować. Dobra, jestem dosyć blisko, więc możemy tutaj atakować. Oj, kolt mi tutaj wszedł w zasięg, że tak powiem, ale dobra, mamy znowu pierwsze miejsce. Trzecie, pierwsze miejsce na tym odcinku. Szkoda, że tego się nie udało zrobić dwie gry wcześniej, ale nieważne, ważne, że udało się wbić tutaj Colta na 30 rank plus 8, także sobie tutaj klikam, wychodzę i mamy 30 rank na Colcie. Jest to moja trzecia postać na 30 rank na moim drugim koncie. Próbowałem, tak jak mówiłem, wbić Serge'a i Nani, niestety mi się nie udało. W sumie Serge'a jeszcze będę próbował wbijać, także kto wie, może akurat się uda, ale na razie mamy wbitego Colta plus 8, 1007 pucharów, Star Points też tutaj wpadły, także wychodzę i myślę, że mogę wam jeszcze tutaj oczywiście pokazać Battle Loga, jak to u mnie wyglądało. Star Points'y wlatują i Battle Log prezentuje się oczywiście tak. No tutaj minusy się zdarzały, minus 3, ale jak widzicie, jakieś tutaj plus 8, plus 4, no i tutaj dwa razy po minus 3. Też na 950 zrobiłem sobie przerwę i po prostu wtedy pograłem sobie EMS. Ciekawe, czy tutaj będzie, jak grałem EMS. Prawdopodobnie tak, o, jak widzicie tutaj EMS prawie na 750 udało mi się wbić. Jeszcze sobie tutaj zjedziemy, czy tu jeszcze będzie coś wcześniej z tego Colta? Tak, jest. Jak widzicie, no, jeszcze tutaj jest tego Colta. Ogólnie dosyć szybko mi się to udało wbić. Jeszcze, tak jak mówię, z przerwą jakąś godzinkę albo dwie godziny przerwy miałem. Także myślę, że i tak nie najgorzej. 4 godziny temu mamy ostatnią grę tutaj zapisaną, że tak powiem. Także myślę, że nie najgorzej, fajnie, że udało się wbić tego Colta. Szczerze, nie było też jakoś mega ciężko. Czasami zdarzały się jakieś minusy, jakieś słabe gierki, ale udało się w końcu wbić. Także jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić nowych odcinków i napiszcie mi, czy wam udało się jakąś postać bić na 30 rank na takedownie. Dzięki za oglądanie, do następnego odcinka, siema!